Nazywam się Kuba Pielaciński, jestem kierownikiem magazynów w firmie Azymut. W Azymucie pracuję od 2 listopada 2000 roku, czyli praktycznie od roku, kiedy Azymut powstał. Skończyłem w tym czasie kurs uprawnienia na wózki do fakturowania komputerowego, paru innych takich drobiazgów. No i pierwszy raz w życiu trafiłem do tak dużego magazynu. Praca wtedy wyglądała zupełnie inaczej jak w tej chwili. Dostałem długopis, kartkę, podkładkę pod tą kartkę i informację, gdzie leży towar i jak należy go zbierać. I było, dobra, tu jest miejsce ABC i w regały lecisz. I tak się ta praca odbywała. Byłem świadkiem tego, jak firma się rozwijała, jak zmieniało się podejście, jak szliśmy w kierunku nowoczesności. W momencie, kiedy zaczynałem pracę na magazynie handlowym, pracowało nas 12 osób, mieliśmy 4 komputery. Wtedy chyba po raz pierwszy w życiu miałem kontakt z komputerami w ogóle, więc zupełnie inaczej jak teraz. Teraz mamy wyposażenie w handheldy, dużą ilość komputerów, ekrany dotykowe i w zasadzie nie oglądamy papieru, nie tak jak kiedyś. Pamiętam, że jak rozpoczynałem pracę, to podejście pracowników do zmian, które wtedy były, w ogóle do pracy było bardzo specyficzne i to była chyba zawsze wielka siła Azymutu, czyli załoga. Przypominam sobie taką sytuację, mówiłem o tym, że pracowaliśmy bardzo często do późna na obiekcie w Łodzi na ulicy Senatorskiej. Po godzinie 24 zamykana była brama, niezależnie czy magazyn pracował czy nie, i spuszczany był pies, który pilnował tego terenu. Pamiętam jak dziś sytuację taką, magazyn skończył pracę, wyszliśmy grubo po 24. Następnego dnia dostajemy maila od kolegi z IT, z helpdesku, którego zapomnieliśmy poinformować, że kończymy pracę. Był wtedy nowy pracownik, pamiętam. No i przychodzi następnego dnia mail takiej treści, czy magazyn byłby uprzejmy informować o tym, że kończymy pracę, bo jak wychodziłem, opadły mnie na parkingu jakieś wilki z poważaniem Sławomir Zając. Inna zabawna sytuacja, którą pamiętam z początku pracy. Azymut zakupił nowy wózek widłowy, sztila, czołóweczkę. Bardzo charakterystyczną, dlatego że w momencie podnoszenia ładunku od razu podnosił się maszt. W budynku na Senatorskiej miałem przejazd pomiędzy magazynem handlowym a częścią spedycyjną, gdzie wydawaliśmy towar. Miał takie charakterystyczne obniżenie, tam była ściana, drzwi. I pamiętam, jak pani kierownik zrobiła nam zebranie, żebyśmy się bardzo mocno uważali z tym wózkiem, bo właśnie idzie maszt do góry. W tym czasie przyjechał klient, który miał do odebrania paletę i pamiętam, że nasz obecny jeszcze pracownik Rafał wsiadł na wózek i w momencie, kiedy pani kierownik mówiła, że proszę uważać, bo maszt się podnosi bardzo szybko do góry, było takie łup i wózek stanął dęba, oparł się o futrynę i oczywiście posypał się tynk i kurz z góry, także Rafał miał potem naprawę. W ramach prac dodatkowych zlecono tego przejazdu. Zresztą często robiliśmy sobie różne żarty i żarciki. Pamiętam, że w jakimś tam momencie była przebudowa części zasobowej i były rozbierane regały, zostały odboje. Miałem wtedy zmianę nocną, rozkładałem wtedy w nocy towar. No i tak w przejeździe była ta przebudowa, tak się cofałem, potknąłem się o taki odbój i przewróciłem się jak długi. No, oczywiście chłopaki się obśmiali, czy nic się nie stało. Przychodzę następnego dnia wieczorem do pracy, mniej więcej w tym miejscu, gdzie się przewróciłem, obrysowany taki obrys policyjny zrobiony, w tym miejscu, gdzie leżałem, koledzy, prawda, mieli z tego bardzo duży ubaw. Także
Robiliśmy sobie dużo, dużo żartów, dużo żarcików, ale naprawdę stanowiliśmy i chyba do dzisiaj stanowimy bardzo zgraną załogę. Wiadomo, jest nas w tej chwili dużo więcej. Kiedyś tą pracę, tak jak mówiłem, zaczynałem pracę, było 12 osób. W tej chwili pracuje nas na magazynie. No, w porywach ponad 100 osób. W tej chwili mamy naszych pracowników etatowych, azymutowych 68 osób, więc to jest zdecydowana różnica. Natomiast chyba udaje nam się tworzyć fajną atmosferę w pracy, właśnie taką pracę zespołową. To jest jedna z wartości naszej grupy. Dlatego, że zdarzają się pracownicy, którzy od nas odchodzą, a potem wracają. I jak się z nimi rozmawia, to właśnie nigdzie indziej nie ma takiej atmosfery. Ludzie się mijają, przechodzą koło siebie, a nie jest tak jak w Azymucie. I to jest chyba wartość, którą razem wszyscy tworzymy i nad którą warto pracować i nie zapominać o tym, że siłą każdej firmy, zarówno grupy PWN, jak i Azymutu jest jej załoga i należy o nas wszystkich dbać. Wydaje mi się, że warto o tym pamiętać. A pamiętam taki bardzo fajny tytuł, bo było bodajże wydawnictwo PWN-owskie językowe, nazywało się to Barba Jorgos. To był podręcznik języka greckiego, pisany Greką. Bardzo fajne, dlatego że każdy nowy pracownik zerował ten tytuł, mimo że przyszedł i stał przed tym tytułem, bo nie potrafili tego odczytać. To trochę tak, jak w tej chwili nasi pracownicy za wschodniej granicy potrafią stać, patrzeć na tytuł i nie identyfikować, że to jest ten towar. No to myśmy mieli taki test na znalezienie Barba Jorgos i test na sprawność manualną. Złóż motylka. To jest taka owika kartonowa, którą każdy powinien na magazynie potrafić jednym ruchem złożyć, żeby można było książkę zapakować. Uwierzcie, że nie każdy to potrafi i nie od razu.